Miałem też, jak się modliliśmy, miałem taki obraz. On był dość zabawny, się najpierw wydał, ale zrozumiałem jego sens. I to była palma. I był człowiek, który był na linie zaczepiony, trzymał się liny jakby, i on się cały czas kręcił wokół tej palmy, tylko że tam nie było żadnego mechanizmu, to był po prostu sznurek na czubku palmy, ale on cały czas jakby się kręcił, jakby skądś brał tą moc, i to tak śmiesznie wyglądało, ale przyszło do mnie od Ducha Świętego zrozumienie, że jeżeli będziesz szukał mocy Ducha Świętego, to nawet rzeczy, które wydają się, że nie mają prawa działać, te rzeczy będą działać, kiedy na te rzeczy przyjdzie moc. Jeżeli coś nie działa, jeżeli znajdziesz tam moc Ducha Świętego, to te rzeczy będą działać. Te rzeczy będą działać, choćby to było nieprawdopodobne, choćby to wyglądało niezwykle, choćby to było po prostu przez ludzi tak postrzegane, że to będzie dla nich szokiem, te rzeczy, które będą z mocy Bożej w Twoim życiu, one będą działać.